Księga Rodzaju, rozdział ósmy. Pamiętał jednak Bóg o Noem i o wszystkich żywych istotach, o wszelkim bydle, które było z nim w arce. Posłał więc Bóg wiatr na ziemię i wody zaczęły opadać. Źródła odchłani i zawory nieba zamknęły się, a deszcz z nieba przestał padać. Woda stopniowo ustępowała z ziemi, a po stupien dziesięciu dniach ustąpiła zupełnie. W 17 dniu siódmego miesiąca Arka spoczęła na górze Ararat. Woda obniżała się coraz bardziej, aż do dziesiątego miesiąca. W pierwszym dniu dziesiątego miesiąca ukazały się szczyty gór. Po 40 dniach Noe otworzył w Arce okno, które zrobił, i wypuścił kruka. Wylatywał on i wracał, aż wyschła woda na ziemi. Potem wypuścił gołębica, by zobaczyć, czy woda ustąpiła z powierzchni ziemi. Gołębica nie znalazła miejsca, gdzie mogłaby spocząć, gdyż woda była jeszcze na całej ziemi. Wyciągnął więc Noe rękę, chwycił gołębicę i wziął do siebie do arki. Odczekał jeszcze siedem dni i ponownie ją wypuścił. Gołębica powróciła do niego pod wieczór, mając w dziobie świeżą gałązkę oliwną. Poznał więc Noe, że woda odpłynęła z ziemi. Odczekał znów siedem dni i posłał gołębice, ale już do niego nie powróciła. W sześćset pierwszym roku, w pierwszym dniu pierwszego miesiąca, wyschła woda na ziemi. Wtedy podniósł Noe dach Arki i zobaczył, że ziemia już obeschła. W siedemnastym dniu drugiego miesiąca ziemia była zupełnie sucha. Przemówił wtedy Bóg do Noego. Wyjdź z arki wraz z żoną, z Twoimi synami i synowymi. Wyprowadź z sobą wszelkie zwierzęta, wszystkie istoty żyjące, ptaki, bydło i wszystko, co pełza po ziemi. Niech się zaroją na ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają. Wyszedł więc Noe z synami, z żoną i swoimi synowymi. Wyszły także z arki wszystkie zwierzęta według gatunków bydło, ptaki i to, co pełza po ziemi. Potem Noe zbudował ołtarz dla Pana i złożył na nim całopalną ofiarę z czystych zwierząt i z istot latających. Gdy Pan poczuł miłą woń, postanowił: Nie będę już więcej złożeczył ziemi z powodu człowieka, gdyż skłonności człowieka są złe od młodości. Dlatego nie zniszczę więcej wszystkich żywych istot, jak to uczyniłem. Jak długo istnieje ziemia, nie ustanie siew i żniwo. Zimno i upał, lato i zima, dzień i noc. Kochani, piękne są te pra prastare historie. Zobaczcie, to są historie sprzed paru tysięcy lat, gdzie ludzie po prostu próbowali zrozumieć, co się dzieje z człowiekiem, nie? Gdzie patrzyli na, na siebie nawzajem, na to, że jesteśmy źli, że potrafimy robić straszne rzeczy, nie? I próbowali wymyślić, skąd się to wzięło, jak to jest. Jak to Pan Bóg też próbował sobie z tym poradzić, nie? To nam się może wydawać archaiczne, może nam się to wydawać dziwne, ale to są bardzo piękne historie, takie, takie próby zrozumienia, co się z nami dzieje. Kochani, co w tym rozdziale? Zobaczcie, że część tego rozdziału wygląda jak takie nowe stworzenie, nie? Znowu mamy jakby jedną rodzinę, jednego człowieka z żoną i z synami, którzy wychodzą na nowo na Ziemię, taką obmytą. Wychodzą po kolei też wszystkie stworzenia i Pan Bóg je daje znowu pod władzę człowieka. To jest tak, jakby drugi raz stwarzał, nie? Co to znaczy? Koń, nawet jeżeli się poddaliśmy złu i grzechowi, zawsze jest szansa. Zawsze się można odrodzić, zawsze można się odbić. I ten rozdział dokładnie to pokazuje, że zawsze jest możliwe nowe otwarcie. Koń, nigdy w to nie zwątpcie. Jeżeli ktoś z Was jest w takim miejscu, że sobie myśli, że Pan Bóg nie może już zrobić na nowo w Twoim życiu nic, to jest nieprawda. Pan Bóg może na nowo wszystko otworzyć. Może, jak widzicie w tym rozdziale, cały świat, jakby na nowo stworzyć, oczyścić i, i puścić nowy ruch. Nie? Tak jest z każdym z nas. Pan Bóg też to może zrobić. Jeżeli macie takie myśli z wątpienia, to posiedzcie dzisiaj z tym tekstem i zobaczcie, że jest inaczej.